Proszę bardzo, kamera. Akcja. Kuba dał mi znać, że zaczął pracę nad projektem pełnometrażowym. Byłem świadkiem powstawania tego tam gdzieś. Nie chciał mi zdradzić jeszcze do końca, o czym uchylał mi rąbka tajemnicy z wersji na wersję. No i w pewnym momencie dał mi do przeczytania. Punktem wyjścia do stworzenia tej historii, muszę powiedzieć, były różne sny. To się trochę rodziło przez dłuższy czas. I ten moment, gdzie zacząłem o tym myśleć, był trochę inny niż ostateczny kształt scenariusza. I po drodze gdzieś dopiero wpadła fizyka, wpadł Goethe i jakby cała sytuacja, którą jakby opowiadamy w filmie. Ale to, co było najważniejsze, jakby taki moment, taka jedna sentencja, którą gdzieś sobie w głowie mi się gdzieś pojawiła, to jest śmierć chłopca i narodziny młodzieńca. Że on jakoś mieści w sobie kilka gatunków. No, mnie się to kojarzy z jakąś taką dziwną baśnią czy bajką. Czymś takim, czymś co jest, co nie jest absolutnie realistyczne, jest jakąś właśnie taką opowieścią w dziwnym świecie, którego nie ma. To jest chyba film jakiś inny, to znaczy, że ma w sobie wiele gatunków. To będzie świat troszkę nierealistyczny, fantastyczny, świat z wiele zwrotów akcji będziemy obserwować, na pewno nie będzie nudno. Nie zdradzając za wiele, mogę powiedzieć, że oczywiście mamy trzy główne postaci. Mamy postać matki, mamy postać chłopca i postać mężczyzny. To są postaci, które są zbudowane na takich archetypach. Mamy chłopca młodego, który akurat reprezentuje w tym wypadku świat nauki, świat wyobraźni. Mamy matkę, która jest bardzo osadzona w tym, co się dzieje dookoła i trochę reprezentuje dobra doczesne. Teraz mamy mężczyznę, który jest tą sferą natury, dzikości, pewnego rodzaju niebezpieczeństwa. I w tym przypadku mężczyzna jest jakby tym wszystkim, co nam się kojarzy z mężczyzną. Czyli jakąś tam, nie wiem, ciemną, mocną, związaną z naturą stroną. Chociaż może być różnie. Gram chłopca, młodego geniusza w dziedzinie fizyki, matematyki głównie. Chłopca, który pracuje nad teorią wielu światów, równoległych światów. Gram matkę głównego bohatera. Matkę bardzo mocno z nim związaną, towarzyszącą mu przez całe 14 lat jego życia, która ma z nim silne relacje, jako i on z nią silne. No i żyją razem, idą przez życie do momentu, aż się nie pojawi ktoś jeszcze trzeci. I to spotkanie, do którego doprowadzamy film, powoduje, że chłopak właśnie dostaje jakby nowy bagaż, taki powiedziałbym nową serię doświadczeń, które go ukształtują za chwilę i będzie mógł wyjść samodzielnie z domu i zacząć nowe życie, jako już dorosły człowiek. Tak jak zaczynałeś, to dobrze może być i stąd. Gotowi? To proszę. Jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie okresu zdjęciowego. Przed nami jeszcze okres właściwie wiosenno-letni. Mamy 5 dni w maju. Zostało nam kilka takich scen, które są dosyć trudne technologicznie. Za nami jest większość scen nocnych, różnych przejazdów. Za nami są też sceny na uniwersytecie. Teraz kręcimy na hali i będziemy kręcić do końca lutego. Mamy bardzo fajne zdjęcia z wilkami, które myślę, że były dosyć trudnymi i ryzykownymi zdjęciami, bo mogło to wyjść też niedobrze. Efekt jest taki, jak zamierzaliśmy, więc nie powiem. Zapraszam do kina.